Niesamowite, jak wygląda zwykły dzień, uchwycony w filmowy sposób. Nagle zwykła codzienność przybiera postać niesamowitej przygody. Wszyscy dokądś dążymy. Utrzymanie przy życiu siebie i bliskich wymaga od nas ciągłego wysiłku. Nie chcemy czuć się bezsilni, pogrążeni w dołkach i rozpaczy. Jak się zwolni i przyjrzy swojemu działaniu, to proste egzystowanie sprawia więcej satysfakcji i jest znacznie lżejsze. Na co dzień nie dostrzegamy tych małych detali, które mamy przed sobą. Pomijamy to, do czego przywykliśmy. Podobnie pomijamy nasze myśli, które stają się rutynowe, a zatrzymanie ich samych jest trudne. W końcu myśleć można w nieskończoność i zawsze jest więcej myśli do pomyślenia od tego, co aktualnie myślimy. Można też myśleć lepsze myśli od tych, które aktualnie mamy w głowie. Więc skąd mieć pewność, kiedy powinniśmy przestać myśleć? I czy czasem nie powinniśmy sięgnąć po kolejne źródło wiedzy, aby ulepszyć jeszcze choć odrobinkę swoje myśli? Co zabawne, nigdy nie możemy być pewni co do tego, jaka będzie nasza kolejna myśl. Śmiało spróbuj. Pomyśl o tym, o czym będziesz myślał za chwilę. Więcej myśli wcale nie oznacza, że dany temat lepiej przemyśleliśmy. Czasem po prostu gubimy się w naszych wątpliwościach rodzących kolejne myśli. Wkładanie więcej wysiłku w myślenie i działanie czasem wcale nie oznacza, że osiągniemy więcej, a tym bardziej, że uczyni nas to szczęśliwszymi. Chociaż czasem warto spróbować, aby się upewnić, gdzie leżą nasze granice. Podobnie posiadanie większej ilości wiedzy też nie musi oznaczać, że będziemy lepszymi ludźmi i osiągniemy spektakularny sukces. Choć większa wiedza nie musi równać się nadmiernemu myśleniu, ani tym bardziej nieudolności. Z mojego doświadczenia wynika, że lepiej jednak jest mieć większą wiedzę niż jej nie mieć. Oto dorzucam kilka dodatkowych myśli do przemyślenia, gdybyś uznał, że jednak za mało to przemyślałem. Myśl jest na swój sposób odklejona od rzeczywistości. Dopóki nie zostanie zderzona ze światem zewnętrznym i sprawdzona empirycznie, nigdy nie można mieć pewności, że odzwierciedla cokolwiek realnego. Tak rodzą się wątpliwości, które czasem mamy bardzo słusznie, bowiem uważamy świat wirtualny za ucieczkę od życia, a nie zauważamy, jak często nasze myślenie jest podobnie wirtualne i ucieczkowe. Myśleć możemy na każdy dowolny temat. Możemy myśleć o przeszłości i przyszłości. Możemy tęsknić i marzyć, mieć myśli pozytywne i negatywne, konstruktywne i destruktywne. Nigdy nie wiadomo, czy dana myśl pochodzi od nas, czy została zaczerpnięta ze świata. Możemy myśleć o sobie i o innych, o konkretnych osobach i rzeczach. Możemy podziwiać myśli, albo czuć do nich wstręt, niechęć i obrzydzenie. Możemy mieć myśli głębokie i płytkie, te, które uznajemy za egoistyczne lub altruistyczne. Możemy nie wiedzieć, co o czymś myśleć, albo czuć całkowitą pewność. Możemy też nie myśleć, ale wtedy nie ma o czym myśleć. Znika też myślący i to, o czym lub o kim myśli. Znika tęskniący i to, za czym tęskni. Znika marzący i to, o czym marzy. W niemyśleniu można się zatopić i odpłynąć daleko, w głębiny oceanu istnienia. Choć zabrzmi to dziwnie, to od niemyślenia można się uzależnić, a nawet osiągnąć stan ekstatycznej błogości. Można też po prostu odetchnąć i z lekkością oddać się danej chwili. Odpocząć od potrzeby osiągania, czucia się wyjątkowym i ciągłej stymulacji nowymi informacjami. Czasem wystarczy niewiele, aby odetchnąć od myślenia. Otwarte miejsce w naturze, cisza,
odpoczynek i odrobina spokoju. Może nie potrzebujesz tej kolejnej rzeczy, aby czuć się ze sobą lepiej. To pytanie ciągle sobie zadaję. Jesteśmy stale bombardowani nowymi informacjami i bez stałej dyscypliny umysłu ciężko jest odnaleźć prawdziwe szczęście, spokój czy radość. Ciężko jest znaleźć satysfakcjonujące odpowiedzi, czy stworzyć dla siebie przestrzeń, by czuć się spokojnie, gdy ciągle słyszymy, co mamy myśleć. Ciężko jest utrzymać autentyczne relacje i mieć przestrzeń na coś oryginalnego, nowego i świeżego. To jest powód, dlaczego napisałem swoją książkę. Byłem totalnie nieusatysfakcjonowany tym, co mówiono mi, że uczyni mnie szczęśliwym. Byłem zniesmaczony tym, co reprezentuje sobą świat. I chciałem sprawdzić, czy można to zmienić. Zrozumiałem, że najlepsze, co na dany moment mogę zrobić, aby uczynić świat lepszym miejscem, to skupić się na tym, aby wypracować w sobie to, co chciałbym zobaczyć na zewnątrz.